Paweł. Cześć Małgorzato, dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Witamy w dużym pokoju z książką w kolejnym naszym programie. No Paweł, co czytałeś ostatnio? Ach, dużo rzeczy, ale generalnie opowiedzieć chciałem o takiej solidnej książeczce, która nazywa się Akwarium, bynajmniej nie zoologiczna kwestia. Tomasz Podka i wydawnictwo Czarne i to jest historia Związku Literatów Polskich. Bardzo ciekawa książka. Wiesz, jak ładnych parę lat temu, jak czytałem Dzienniki Kisielewskiego, jeszcze wtedy no, dużo młodszy będąc, to wiesz, tak zawsze mi się wydawało fascynujące, jak oni sobie, wiesz, tak jeździli po tych domach, nie? Tutaj, wiesz, dom literatów nad morzem, dom literatów w Zakopanem. Świetne życie, nie? Tak naprawdę, jakby się zastanowić. To jest opowieść między innymi też o tym, jak literaci działali od tego momentu, gdy pod pierwszym prezesem Jarosławem Iwaszkiewiczem związek zaczął funkcjonować. No i wiesz, świetna opowieść, nie? Bo jest tak, plan polityki wielkiej, bo tutaj ta sztuka, ci wszyscy literaci no, za te swoje właśnie domy w czasów, no to pewne koneksje musieli czynić. Z drugiej strony też wszystkie wydarzenia, tak, opozycyjne i tak dalej. Ale w tym wszystkim jeszcze, wiesz, taka groteska tego życia codziennego tych literatów, jak no, genialne są na przykład opowieści, wiesz, o jakichś walkach o powierzchnię mieszkaniową, tak? Że komuś tam, żeby nie dokwaterowali, broń Boże, na jakieś mieszkanie zbyt duże teoretycznie dla niego. Jak tu metraż wydobyć, wiesz, jak jakąś zapomogę, tak, bo ktoś pisze powieść i nie wiem, akurat, dajmy na to, musi zbadać zwyczaje jakiejś tam ludności łemkowskiej, no i to uzasadnia. Także ta narracja jest bardzo ciekawa, ona jest właśnie, z jednej strony masz całą tę ciągłość w zasadzie od powstania aż do przebudowy, do transformacji gospodarczej i politycznej w Polsce. Z drugiej strony masz takie mikrosoczewki, bardzo dużo jest tu nazwisk znanych oczywiście literatów z najwyższej półki, ale też dużo jest takich cichych bohaterów, o których już w zasadzie za wiele się nie wie, za wiele się nie pamięta, gdzieś oni tutaj odżywają wzajemnie uwikłani w jakimś takim transie niesamowitym tych wszystkich rozmaitych towarzyskich, politycznych, wiesz, uwarunkowań, spleceń. No, czasem można by mieć wątpliwości, czy autor, nie wiem, może czasem dla niektórych literatów jest zbyt łagodny, z kolei dla niektórych może zbyt szorstki, ale to pewnie jakoś każdy ma swoich ulubionych pisarzy i jakiś tam pewnie te postawy jednych będą bliższe, drugie będą dalsze. Cytat jest z Herberta. To jest z Hańby Domowej, to cytat, że to Herbert opowiadał, że zamknęli ich w akwarium, gdzie żyli tam sami dla siebie i tylko z sobą obcowali. Troszkę tak jest, wiesz, jak się tak czyta, to jest tak hermetyczne środowisko. Oczywiście wszyscy się znali, oczywiście wszyscy z sobą chodzili w rozmaite interakcje, lubili się, nienawidzili, chodzili na wódkę. Niektórzy podpisywali listy protestacyjne, inni pisali donosy. No wiesz, można powiedzieć taki PRL w soczewce, nie? W takiej jednej książce. No, jeśli ktoś w ogóle lubi takie środowisko, anegdoty, czy powiedzmy to, jak życie literackie wygląda od kulis, jak ten literat, który tu nam daje strzeliste jakieś akty swojej wyobraźni, czegoś, on tam później, wiesz, idzie i stoi w kolejce za mięsem albo gdzieś tam pracowicie stuka, no wyjeżdża właśnie na jakieś wczasy, załatwia talon na samochód. No tak jak mówię, dużo historii, niektóre wesołe, niektóre smutne, bo jest też na przykład cała sprawa Pawła Jasienicy też pisana. Wiele innych tych kart, bardziej, mniej chlubnych. No fascynująca lektura, muszę powiedzieć. I taka zupełnie nieoczekiwanie ta książka się nagle wynarzyła. Tomasz Podkaj, Akwarium, wydawnictwo Czarne. Solidna lektura i też dobrze udokumentowana, bo jest tutaj też solidne przypisy, źródła. Nie jest to książka naukowa, tak bym jej nie nazwał, ale też no, jest dość mocno udokumentowana, dobrze osadzona w tym wszystkim, co się w tym polskim światku literackim działo. Taka refleksja się nasuwała, ciekawe, jakby to teraz było, nie? Po tym, że tak powiem, po zmianie ustroju, gdy już przewodnia siła narodu nie jest aż tak zainteresowana tym, jak ci literaci żyją i o czym piszą. Mamy takie wszystko bardziej zatomizowane. Może nie, może się mylę, może ten światek cały czas jest taki hermetyczny. No ja myślę, że on chyba trochę jest taki hermetyczny, bo zobacz, wiele festiwali ma miejsce w Polsce. Nie no, przecież to się dzieje. Gdybyś chciał wszystko ogarnąć, to nie wiem, czy byś był w stanie, bo równolegle się czasami różne rzeczy dzieją. Oni się tam wszędzie spotykają. Jak była pandemia, to ja tak starałam się śledzić te różne spotkania w internecie i powiem ci, że na tych wszystkich spotkaniach było, no ci sami ludzie. Nie? No i oni To jest mówili jak na naszych podobne rzeczy. konferencjach naukowych troszkę, nie? Że No. jedziesz i tam przyjechali ci, tego nie ma i to jest sensacja na Tak. No przykład. więc Tak. właśnie, czyli myślę, że to w dalszym ciągu jest akwarium, z tym,
tym, że chyba myślę, no nie jest takie zamknięte oczywiście, nie jest takie uzależnione, bo to, które ty przedstawiłeś, które zresztą też leży u mnie na półce, tak się złożyło, no to akwarium to bardziej przypomina chyba takie to akwarium przedstawione przez Bułhakowa w Mistrzu i Małgorzacie, nie? Czyli jednak te klimaty, no szczególnie myślę gdzieś tam do lat, początków lat 80., do Solidarności, nie? Bo potem już jednak taki wyłom był, a może nawet do tego 76, 7 roku. Chyba nawet troszkę wcześniej, wiesz, bo później raczej był już taki bardziej marazm, może nawet bym powiedział środowiskowy, niż jakieś takie próby bardzo usilnego, takiego ręcznego kierowania tymi wszystkimi Tak, twórcami. to został, prawda, to już tylko no raczej ci mierni, ci, którzy nie wiedzieli, co z sobą dalej zrobić, nie? No ale zobacz, czy Szymborska, kiedy dowiedziała się o literackiej Nagrodzie Nobla, też była w domu pracy twórczej właśnie w Zakopanem, nie? Te Tak. domy pracy twórczej to jest fantastyczna sprawa, jak to właśnie ten Kisielewski, jak pamiętam, jak on tam pisał, mówię, kurczę, rewelacja, koleś miesiąc siedzi nad morzem, miesiąc siedzi w górach, aż No tak to... później człowiek tylko zastanawiał, to oni i tak mało pisali, słuchaj, jak na takie warunki. No a teraz dostaje stypendium jakiś pisarz, prawda? Dostaje zaproszenie gdzieś tam do jakiegoś miejsca, żeby mógł sobie w odosobnieniu właśnie pisać książkę i no jednocześnie badać te materiały, które są mu do książki potrzebne, nie? No więc myślę, że to się, no oczywiście zmieniło się, ale nie aż tak bardzo, jak nam się z zewnątrz wydaje. No ja mam książkę, Ale widzisz, którą... ten mecenat musi być, nie? Jakiś mimo wszystko chyba. No, myślę, że rzadko kto jest w stanie się utrzymać z pisania, nie? No, ja mam przed sobą książkę, którą właśnie no, poznałam pisarkę na festiwalu Konrada w Krakowie, Leila Slimani. Przepięknie wydana książka przez Sonię Dragę. To jest książka zatytułowana Cudzy kraj, to jest powieść. Powieść, która gdzieś tam w tle ma biografię babci autorki. To jest pisarka francuska, marokańskiego pochodzenia. No wiadomo, że tam ta historia jest dosyć skomplikowana. I przedstawiona jest w tej książce historia, bardzo trudna historia. Matyldy, no, która nosi cechy babci, tak przynajmniej mówiła na tym spotkaniu autorka. Ona nie była osobiście w Krakowie, bo akurat była chora. Wyobraź sobie, że jeszcze gdzieś tam ten COVID grasuje. Tak, i była chora i połączyła się online z nami, bardzo sympatyczna pani. No i opowieść jest o Matyldzie, która po II wojnie światowej z mężem przenosi się do Maroka. Mąż był francuskim żołnierzem w tej armii, prawda, francuskiej, bo jeszcze wtedy Maroko było pod panowaniem francuskim. No i ona się decyduje na tę przeprowadzkę. Młodziutka, 20-letnia Europejka, zupełnie nie wie, w co się pakuje, na co się zdecydowała. I mąż bardzo jej się podobał. Ciemnoskóry, Marokańczyk, wiesz, 28 lat, taki pewny siebie mężczyzna, bardzo namiętny, bo to dla niej było bardzo istotne. No, a okazuje się, że w swoim kraju był zupełnie kimś innym. I kiedy ona pytała się go, no ale jak to jest? No to mówi, tutaj tak jest. Tak, to była cała jego odpowiedź. Tutaj tak jest. No i to jest książka o zderzeniach kulturowych. No, europejskiej, prostej dziewczyny, francuskiej, no, takiej prostej bardzo dziewczyny, 20-letniej. I zderzenie właśnie tej europejskiej kultury z kulturą muzułmańską. I no, bardzo ciężko znosi ta Matylda to zderzenie. Nie potrafi zrozumieć obyczajów. Ona była taka bezpośrednia, energiczna, energiczną kobietą i ona od razu protestowała, od razu mówiła, ale przecież to jest barbarzyństwo, tak nie wolno. Tutaj nie, prawda? Ale powoli przywykała do tego środowiska. Zdecydowała się na ślub muzułmański, czyli całkowicie uzależniła się od męża, bo wcześniej mieli ślub kościelny europejski. No a cała ta historia jest skomplikowana, bo historia jest
i ich, kiedy ten mąż dziedziczy ziemię po ojcu i chce być wspaniałym gospodarzem i naprawdę jest bardzo pracowitym człowiekiem, ale cóż z tego, jeżeli ma u gór, wiesz, i kamienistą ziemię, no co tam urośnie, mimo że on się bardzo, bardzo stara, no ale on by chciał, żeby Matylda była taka jak jego matka, całkowicie mężowi posłuszna, wiesz, analfabetka, która nawet jak zauważa na koszuli męża ślady po ustach, szminki, prawda, ze śladami ust po innych kobietach, no to po prostu grzecznie spiera te ślady i nic nie mówi, no bo tak postępują prawdziwe muzułmańskie kobiety. No i to wszystko, te wszystkie skomplikowane losy całej rodziny, jednej i drugiej, rzucone są w tło historii Maroka i tej próby tego buntu, tego powstania w Maroku, które miało miejsce w latach 50., tak? Najpierw ci marokańscy chłopcy idą gdzieś tam do podziemia i to też jest tutaj opisane, bo brat głównego bohatera właśnie idzie do tego podziemia, do tej partyzantki, potem walka, okrutne walki i w środku właśnie ta mieszana rodzina, w środku tego wszystkiego i barykadująca się nawet w pewnym momencie we własnym domu. No i jeszcze historia dzieci tej pary, szczególnie tej starszej Aiszy, córeczki, no, która wylądowała jako mieszaniec w szkole francuskiej, gdzie wszystkie dziewczynki się z niej śmieją, przerzeźniają, a ona okazuje się genialnym dzieckiem, które no, rewelacyjnie pojmuje wszelkie nauki, które tam ma i ma jakiś taki dziwny stosunek, taki no nie, dziwny, taki bardzo z takim namaszczeniem stosunek do religii. Jakoś tak popada w tę religijność, mimo że rodzice wcale aż nie są tacy religijni. No więc to wszystko jest takie no, świetnie opisane, bardzo fajna taka panoramiczna powieść ukazująca zderzenie tych dwóch kultur. No i to jest pierwszy tom. No więc czy czekam na kolejne. Autorka w Polsce już jest znana, ja jej nie znałam, ale ona już w Polsce wydała dwie książki, ta jest trzecia. No i myślę, że jak Sonia Draga opublikowała pierwszy tom zatytułowany Wojna, 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 no to także powstaną te kolejne, czyli będą przetłumaczone te kolejne tomy. No polecam tę książkę, Cudzy kraj, perspektywa europejsko-muzułmańska. Pewnych lat, pewnej historii. Jeszcze mi się to dobrze. Ciekawe, czy tam też mają pracę twórczą. Domy pracy twórczej. Wiesz co, myślę, że nie. Myślę, że ci pisarze w tych riadach się zamykają. Te riady są przecież przepiękne. I to jest już odosobnienie. Poza tym, no tam mężczyzna, no, siłą rzeczy może sobie odosobnienie wszędzie znaleźć. No nie wiem, jak tam teraz jest, jak tam teraz się zmieniło, bo może być różnie. Ja jakieś 15 lat temu byłam w Maroko, taką sobie dłuższą podróż zrobiliśmy, to no jednak mężczyzna był tym dominującym, prawda? Aczkolwiek w tych nowych miastach, bo przy każdym dużym mieście marokańskim jest ta Medina, Stare Miasto, i tam właściwie tych nowoczesnych Marokańczyków nie ma, tam są turyści i taka biedota. No i riady dla turystów, nie? Przeznaczone dla turystów. No a w tym europejskim mieście, tym nowym mieście, które mi się w ogóle nie podobały, no bo to wiadomo, no tam zupełnie inni ludzie mieszkają. Więc to myślę, że dla nas to jest tak egzotyczny kraj o tak skomplikowanej kulturze i historii, bardzo skomplikowanej historii, bo oni się z postkolonializmu chyba cały czas jeszcze nie wyleczyli, więc myślę, że no warto przeczytać tak właśnie z perspektywy francuskiej, ale no o podwójnym pochodzeniu, prawda? Bo marokańsko-francuskim pochodzeniu. No to polecamy nasze książki, Paweł. Jak Dwie. najbardziej. Tym razem dwie dobre. No ta twoja książka czeka na mnie, bo ją też już A mam. spodoba ci się? Wiesz, mam poczucie, że ci się spodoba. Ja byłam przekonana, że to jest dla mnie książka, no przede wszystkim klimaty literackie, prawda? No to było dla mnie istotne, kiedy ją sobie wybierałam. No to dziękujemy z Pawłem Państwu za uwagę. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia Państwu. Zapraszamy do kolejnego dużego pokoju z książką.